witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nagrywamy Back to School. Możecie dać łapkę w górę pod tym filmikiem i subskrypcję na moim kanale. Więc zaczynamy. Okej. Piórnik mam stary, dlatego że żaden mi się nie spodobał. Ogólnie no to w środku mam korektor, linijkę, jakieś tam ołówki, kolorowe długopisy, podkreślacze oraz długopisy. Tutaj mam takie mazaczki dwustronne, które pachną i mają pachnąć donatami, ale ja nie wiem, jak pachną donaty, więc nie powiem, czy pachną donatami, ale po prostu pachną. Mam tutaj jeszcze takie kredki. Tutaj mam jakieś kleje, jakieś linijki i ogólnie strugaczki i tak dalej. Jakieś te karteczki takie, no. Tutaj mam kolejne kredki i jeszcze gdzieś tutaj miałam. O, takie jeszcze kredki, też zapachowe, te zapachowe. Tutaj mam teczuszkę, która kosztowała chyba 4,50. Nie wiem. Tutaj, a tamte flamastry chyba 11,90. Tutaj mam taką teczkę większą, która kosztowała 10 zł. No. Tutaj mam jeszcze takie to z tymi właśnie karteczkami, które się zaznacza na przykład pracę domową czy coś takiego. Tutaj jest od razu linijka, więc fajnie. Tutaj mam duży klej jeszcze. I ogólnie zepsuł mi się cyrkiel, dlatego kupiłam sobie nowy, o taki z trzema wkładami. I tą strugaczkę, ten cyrkiel kosztował ogólnie chyba 10 zł, to kosztowało nie wiem ile, ale ta strugaczka kosztowała 13 zł, taka normalna strugaczka. A tą chyba kupiłam za 4, nie wiem, no ale ta 13, no to trochę, no. Tutaj mam jeszcze takie dwa notesy. Ogólnie mam notesów dużo, całą półkę, dlatego nie kupuję co roku, tylko po prostu biorę nowe. Znaczy czasami kupuję, ale no. Okej, no to teraz przejdźmy do zeszytów. Więc tak, tutaj mamy język angielski. Tutaj mamy biologię. Ogólnie no to idę dopiero do 5. klasy. Muzykę, taką o. Takie ptaki, no. Tutaj mam polski taki i jak będzie, stwierdziłam, że wezmę ten zeszyt, dlatego że jak będzie mi się nudziło po prostu na lekcji, to sobie będę kolorować te sowy. No, a poza tym tutaj są takie cztery kolorowe właśnie te sowy. No i tak trochę dziwnie, dlatego pomaluję sobie cały zeszyt. Chyba, nie wiem. Tutaj mam... To chyba będę miała do informatyki. To będę miała do techniki. To do matematyki. I to też do matematyki. To ja mam język polski. Ogólnie nie sprawdzałam. Nie wiem, czy dobrą ilość kupiłam zeszytów. Więc może się coś zmieni, że jakiś zeszyt będzie do innego przedmiotu. Ale po prostu na razie tego nie sprawdziłam, więc no. Tutaj mam jeszcze od historii, tej religii, od religii kupiłam jak najmniej kartkowy, bo od religii mało pisaliśmy i po prostu, no, i wzięłam mało kartkowy. Tutaj mam geografię, tutaj mam jeszcze matematykę, mam ogólnie 4 matematyki, nie wiem jak to się stało. Jeszcze tutaj jedną. Bo tak, to miałam, okazało się, że to miałam w domu. Ta chyba jest mojego brata. Tutaj gdzieś będziecie mieć jego nazwę, możecie do niego wbijać. Ma nowy kanał. Więc tak, mam taką matematykę jeszcze. Okay. No, więc mam ogólnie 4 matematyki. Może się to zmienić, że jakiś przedmiot będę, znaczy jakiś zeszyt będę miała do innego przedmiotu, ale jeszcze nie wiem, czemu ja macham pytankami. No. No i to chyba na tyle w tym odcinku. Nie będę wam pokazywać książek, bo to nie będzie ciekawe.
Więc zapraszam do obejrzenia tamtych innych filmików i do subskrybowania mojego kanału, więc narka!